Cześć kochani, z tej strony Estera, witam was bardzo serdecznie w najnowszym odcinku na moim kanale. Dzisiaj przychodzę do was z haulem zakupowym ze sklepu Shein i to będzie pierwszy chyba, tak. Tak, to będzie pierwszy haul ze sklepu Shein na tym kanale. Kiedyś na moim starym kanale kręciłam chyba coś Shein albo to było takie łączone z innymi sklepami. Nie wiem, nieważne, skupiamy się na tym, co jest teraz. Mam rzeczy tylko cztery, ale są to bardzo fajne rzeczy i mam nadzieję, no jak dla mnie, jak na mój gust, i mam nadzieję, że będą wyglądały na mnie dobrze, że wam również się spodobają. W opisie i tutaj zostawiam wam kod rabatowy, jeżeli chciałybyście coś zakupić, to absolutnie nie płaccie pełnej kwoty, nigdy nie płaccie pełnej kwoty, jeżeli zamawiacie coś z tych chińskich sklepów typu Romwe, nie wiem jak to się wymawia, Joins, Shein i tak dalej. Zawsze można znaleźć jakieś kody rabatowe, które podają youtuberki, albo u nich na stronie są kody, na newsletter przychodzą kody, także naprawdę nigdy nie płaccie pełnych cen, bo przepłacicie. Zanim zacznę, zostawiam wam tutaj namiary na mój Instagram. Pamiętajcie też o subskrypcji kanału i o łapce w górę, jeżeli filmik wam się podoba. Jest to dla mnie znak, żeby nagrywać po prostu takich filmików więcej o tej określonej tematyce. W komentarzach możecie też napisać, jakie ubrania z jakiego sklepu chciałybyście zobaczyć w kolejnym haulu Mierzymy. No i teraz już pokazuję ubrania, bo sama nie mogę się doczekać, kiedy je założę. Pierwsza rzecz to sukienka. Przepiękna, słuchajcie, przepiękna, czerwony kolor, cudowny. Ja mam ją w rozmiarze S i no niestety obawiam się, że będzie troszkę ciasna. W ramionach jest ok i materiał całkiem dobrze się rozciąga, ale tutaj słuchajcie, w talii. O, ja nie wiem, czy na tej kwarantannie teraz się w nią zmieszczę. Z biustem też może być problem. Ona zarówno z przodu, jak i z tyłu ma tutaj takie, jakby to nazwać, drapowanie. Nie wiem, marszczenia. I tutaj są takie tuneliki, przez które idą troczki, przez całą długość. I te troczki możemy sobie tutaj dowolnie ściągać. No i wtedy ona będzie krótsza, ale też jakby tak bardziej zmarszczona. I ogólnie chodzi o to, żeby właśnie fajnie podkreślić, wiecie, biodra, pupę, krągłości, kiedy sobie te troczki odpowiednio ściągniemy i odpowiednio ułożymy te marszczenia, to właśnie nasze kształty powinny być pięknie podkreślone. No i za chwilkę zobaczymy, o ile się oczywiście wbije w nią, zobaczymy, czy rzeczywiście tak będzie. No jeżeli chodzi o materiał, no to jest to oczywiście 100% poliestru, tutaj no nie spodziewajmy się jakichś, wiecie, szaleństw. No czuć troszkę, czuć, jest zapach niezbyt przyjemny, aczkolwiek nie za bardzo intensywny i na pewno wystarczy ją przeprać, żeby zniknął. No dobra, słuchajcie, wbić się wbiłam, ale jak spróbowałam ją przycisnąć przez biust, to usłyszałam kilka takich, wiecie, więc gdzieś tam jakieś nitki niestety poszły. Jest mega obcisła, naprawdę mega. Myślałam, że ten krój będzie wyszczuplał. Tymczasem mam takie wrażenie z tego, co widzę, że ona właśnie wszystkie krągłości tak bardzo, bardzo podkreśla. Nawet tutaj żebra wyglądają, jakby mi wystawały mocniej niż w rzeczywistości wystają. No nie wiem, jakoś tak. Czy fajna jest, ale myślę, że powinna mieć rozmiar większą, dlatego że ciężko mi się w niej oddycha, szczerze mówiąc. No jest naprawdę bardzo, bardzo ciasna i chyba taka właśnie zbyt obcisła. Ja właśnie myślałam, że ona będzie tak fajnie maskować brzuszek, ale nie wiem, może powinnam ją jakoś bardziej ściągnąć i tak tutaj sobie ułożyć te drapu. O, może właśnie coś takiego. Nie no, ogólnie coś fajnego. Podobają mi się te drapowania, ale właśnie trzeba jakoś tak odpowiednio ułożyć, żeby stworzyć ten efekt klepsydry, tak mi się wydaje. I na przykład jeżeli tutaj ta linia już idzie krzywo, to też to tak wygląda kiepsko. Nie no, ogólnie nie jest źle. Myślę, że jest spoko. Może jak kiedyś trochę schudnę, to będzie ok. Ten sznurek jest strasznie długi, sięga mi aż do ziemi, więc trzeba go będzie chyba troszkę skrócić. Nie no, ogólnie mi się podoba, bardzo mi się podoba, tylko że czuję, że po prostu jest na mnie zbyt ciasna, a musiałabym mieć jednak M-kę, zdecydowanie. Pokażę wam jeszcze, jak wygląda z tyłu. Dobra, nie wiem, czy to, nie wiem, czy mam to prosto, czy nie mam prosto. Z tyłu prezentuje się tak.
No na pewno, jeżeli ktoś ma fajną, dużą, wyćwiczoną pupę, to będzie wyglądała ta sukienka na pewno bardzo fajnie. Ja ostatnio na siłowni byłam chyba 3 miesiące temu albo i dłużej. Już sama nie pamiętam, więc niestety wszystko mi sflaczało i już nie wygląda tak fajnie jak wcześniej, ale dojdziemy do tego kiedyś znowu. Kolejna rzecz to dżinsy. Ja rzadko zamawiam dżinsy przez internet, dlatego że uważam, że dżinsy trzeba po prostu przymierzyć w sklepie, obejrzeć się ze wszystkich stron i tak dalej. Dżinsy mają to do siebie, że kiedy je się troszkę ponosi, one się rozciągają i no zdarza mi się kupować dżinsy przez internet, ale no nie lubię tego robić. Ale słuchajcie, te dżinsy tak mnie urzekły, że stwierdziłam, że po prostu muszę je mieć. One mają bardzo wysoki stan. Zobaczcie sobie. No i tutaj jest taka przepiękna falbanka wykonana też z dżinsu i są ściągane paskiem. I po prostu genialnie wydłużają nogi, genialnie podkreślają talię, no z tego co widziałam na zdjęciu. No i teraz słuchajcie, mniej przyjemna wiadomość. To jest rozmiar S i mi się wydaje, że one będą na mnie za duże. Jestem praktycznie jestem pewna. No, ale dobra, no przymierzmy. Najwyżej zamówię sobie rozmiar mniejszy, jeżeli... Zobaczymy, czy mają potencjał po prostu, no. Bo podobają mi się naprawdę bardzo. Aha, jeżeli chodzi o nogawki, to one są tak jakby postrzępione. Pokażę wam z bliska. Są postrzępione, ale są obszyte. Myślę, że to bez problemu można zrobić nawet na maszynie, jeżeli okazałyby się zbyt długie. A podejrzewam, że będą za duże. Dobra, przymierzę i zobaczymy. No słuchajcie, straszna szkoda naprawdę, bo bardzo mi się podobają te dżinsy, ale jak widzicie, są na mnie za duże. Pokażę wam, jak wyglądają z tyłu. Stan jest naprawdę wysoki, no świetny jest, super wyglądają. Ja sobie włożę tą koszulkę tutaj do środka i zawiążę pasek. No, źle to wygląda, naprawdę bardzo nieszczęśliwie, tak. Tu jest strasznie dużo materiału. Naprawdę szkoda, bo bardzo mi się podoba. No, powinnam mieć XS-kę. I jakąś taką mniejszą koszulkę może włożoną. Tutaj też czuję, może dużo jest tego materiału. No nie, no fatalnie się to układa. Zdecydowanie są za duże. Szkoda, bo naprawdę bardzo mi się podobają. Może sobie zamówię po prostu rozmiar mniejszy, dlaczego nie? I może będą ok. Kolejna rzecz to są getry w rozmiarze S i one wypadają tak jak widzicie. No mniejsze, podejrzewam, że będą na mnie dobre. W ogóle wszystko z dzisiejszego filmiku mam w rozmiarze S i jak widać te rozmiary chyba tak wypadają, no nie do końca równo niestety. Nie będą prześwitywać, z tego co widzę nie będą, więc super. No i one tutaj z przodu wyglądają tak jak widzicie, całe czerwone są, mają ten pasek jedynie, ale z tyłu mają takie jakby serduszko i ogólnie taki krój, który myślę, że będzie fajnie podkreślał pupę. No u mnie jak na razie nie ma co podkreślać, ponieważ nie byłam na siłowni dawno i wszystko to, co było zrobione, sflaczało, ale siłownie są teraz zamknięte. Ja w domu nie znoszę ćwiczyć jakoś, nie wiem, czasami mam taki jakiś słomiany zapał do ćwiczenia w domu. No teraz nie ćwiczę i tyle. Pewnie kiedyś tam wrócę do ćwiczeń w końcu. No i z tyłu jest siateczka. Mam nadzieję, że to jakoś tak fajnie będzie wyglądało, połączenie tych właśnie materiałów, tych struktur. No, przymierzmy, zobaczmy. No słuchajcie, leginsy są naprawdę bardzo fajne. Z tyłu prezentują się tak. Pas nie jest jakiś szeroki, jest bardzo taki luźny. No powiem wam, że ja jestem z nich naprawdę zadowolona. Są bardzo, bardzo elastyczne i ten materiał też jest taki cieniutki i bardzo miły w dotyku, więc... Oczywiście teraz na siłownię, no to nie będę chodzić, wiadomo, ale wszystko jest zamknięte, to jest oczywiste. Ale myślę, że pochodzę w nich po domu po prostu. Długość też mają dobrą, także jak dla mnie. Spoko, naprawdę spoko. Fajnie wyglądają te przezroczyste wstawki, podobają mi się. I tutaj widzicie tak optycznie, wydaje się, że tyłek bardziej wystaje, więc naprawdę fajnie to wygląda. Leginsy jak najbardziej na plus. Tu jest, słuchajcie, rzecz.
gdybym miała z tego całego holu wybrać sobie jedną rzecz, która po prostu pasowałaby na mnie idealnie, gdybym miała jakiś wpływ na to, to zdecydowanie byłaby to ta bluzka. To jest golf, który tutaj jest tak jakby, jakby to powiedzieć, no. Ojej, tu w ogóle się chyba ten rękaw jakoś zawinął. Dobra, ja ją zaraz pokażę, dobra, zostawmy to. Pokażę ją wam na mnie, bo tutaj w ogóle nie będzie ten efekt oddany. No po prostu taka ażurowa, tu są takie jakby karo i one są takie duże. Mam nadzieję, że będzie to wyglądać na mnie dobrze. Na modelce, na zdjęciu w sklepie wyglądało po prostu genialnie. Rozmiar S, tak jak już mówiłam wcześniej, ale na oko wydaje mi się, że będzie ok. Materiał, no prawdopodobnie poliester, zaraz zobaczę. Ale zobaczcie, taki w ogóle nieprześwitujący, więc... Ok, zobaczmy sobie tutaj materiał. 95% poliester, 5% spandex. No ona się tak rozciąga i będzie się chyba fajnie układać. I co ważne, co jest dla mnie mega ważne, to jest body. To jest body, ja chyba nazywałam ją bluzką na początku, ale to nic. Ma zapięcia, więc nie będzie problemu z siusianiem. Nie, naprawdę, po prostu body bez zapięcia to jest jakieś nieporozumienie, to jest po prostu masakra. Wiecie, o co chodzi. Ta bluzka jest przepiękna, tak mi się podoba, słuchajcie. Mega, naprawdę. I zobaczcie, rozmiar S, a no jest taka, nawet powiedziałabym, że dosyć luźna. Ogólnie to dziwnie się ją ubiera, dlatego że po prostu palce wchodzą w te dziury, trzeba zacisnąć rękę w pięść i tak, wiecie, manewrować trochę. Ale super, zobaczcie. Fajnie by wyglądała, jakby tam, jakbym tak trochę posiedziała na słońcu, bym się opaliła w takie karo. Nie, jest naprawdę, jest świetna, świetna, słuchajcie, możecie ją kupować. I rozmiar, jak widzicie, to jest S-ka, ja normalnie noszę S-ka, więc wypada całkiem standardowo, nieco ta sukienka nieszczęsna, która mi się tak podoba, no ale niestety. Super, super, naprawdę i do jeansów, tak nawet do noszenia na co dzień. Bardzo ciekawie to wygląda, jestem naprawdę zachwycona. Mega, naprawdę można ją stylizować na wiele sposobów. No, to zdecydowanie jest mój faworyt z tego holu. Świetna jest. No i kochani, na dzisiaj to już wszystko. Mam nadzieję, że to mierzymy przypadło wam do gustu. Mimo, że nie pokazywałam dużo rzeczy, ale tak naprawdę myślę, że wszystkie z tych czterech rzeczy są całkiem fajne. Gdybym trafiła z rozmiarami, to na pewno wszystkie cztery rzeczy bym nosiła. Czarna bluzka to jest po prostu totalny sztos, kocham ją, nowy ulubieniec w mojej szafie. No i dzisiaj już żegnam się z wami, pamiętajcie o łapce w górę i subskrypcji kanału i oczywiście piszcie w komentarzach, jaki filmik, z jakiego sklepu mierzymy, chcielibyście zobaczyć, może właśnie z jakichś chińskich sklepów. No tam rzeczy są tanie, więc myślę, że warto. Jeżeli będziecie coś zamawiać, to absolutnie nie płaccie pełnej kwoty, pamiętajcie o kodzie rabatowym, który znajdziecie również w opisie. No i dzisiaj już żegnam się z wami, buziaczki, do zobaczenia niedługo, pa!